Kursanci, którzy mieli zaplanowane egzaminy praktyczne na prawo jazdy, mogą spodziewać się, że na sprawdzenie swoich umiejętności będą musieli poczekać dłużej. Od poniedziałku egzaminy są odwoływane. Tak było m.in. w Rybniku, gdzie planowano 62 egzaminy, a odbyły się tylko 42. Podobnie jest w Jastrzębiu-Zdroju czy Częstochowie. Taka sytuacja występuje nie tylko w województwie śląskim, ale w całym kraju. Ma to związek z kolejnym protestem egzaminatorów. Poprzedni odbył się zaledwie miesiąc temu. Tym razem, podobnie jak w lipcu i w sierpniu, powodem braku egzaminatorów w poszczególnych wardach są zwolnienia lekarskie. Mamy jedynie do czynienia z absencją chorobową i niektórzy nieliczni egzaminatorzy korzystają z możliwości urlopu na żądanie. Wczoraj było zaplanowanych w 6 naszych oddziałach 390 egzaminów praktycznych. Odbyło się 291 egzaminów praktycznych. Nie odbyło się 99 egzaminów. Egzaminatorzy kolejny raz walczą o podwyżki swoich wynagrodzeń. Protestujący domagają się m.in., aby minimalne wynagrodzenie dla egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie jednej kategorii prawa jazdy wynosiło około 6000 zł netto. Jak informuje dyrekcja katowickiego WORD-u, organizatorem protestów jest Komitet Egzaminatorów RP, z którymi próbowaliśmy się skontaktować, ale bezskutecznie. Nie wiadomo też, ilu egzaminatorów w województwie śląskim należy do tego komitetu.